witam w kolejnym vlogmasie. Zaczynamy z rankiem. Znowu imieniny w grudniu, wszyscy mają jakieś święta. Zrobię chyba owsiankę. Mamy dzisiaj śnieg. No jestem w szoku. Spadł śnieg. O, merci tupta. Cieszę się, że spadł śnieg. Mam herbaty. Sobie muszę pokroić jabłuszko. Chcę, żeby owsianka była z jabłkiem. Stwierdziłam, że to musi być owsianka na zimno. Mleko już się tutaj robi. Jedną, drugą, trzecią. Obieram. Bananana. Śnieg spadł. Co? Szokujące, co? Chcesz coś do jedzonka? Głodne? Głodne? To idziemy jeść. Jednak musiałam posmakować. Pyszne. Już mam sukienkę ubraną, zaraz wam pokażę, jak się odszczera. Jabłka, cynamon, bez cukru, erytrytol tylko. Pycha. Mój kącik makijażowy, trochę tragiczny, ale już trudno. Ja mam cerę suchą i po prostu w tym momencie mam taki nagietkowo-brzozowy krem, który sprawia, że wszystko się wklepie, tak mam wrażenie. Troszeczkę tego. I wklepujemy, wklepujemy. Dobra, nie zanudzę was. Kończę makijaż i pokażę, jak mi wyszło. Tak to tutaj w tym momencie wygląda. Jeszcze chciałabym trochę... O, nowy róż. Gdzieś tam trochę różu. Wklepujemy róż. Usta takim, o, takim pięknym, lekkim różem. O, skonturujmy je ostro. Najbardziej kocham ten rozświetlacz dać na nosek. Widzicie, też od razu widać tę kropeczkę taką pięknie. Włoski wyszły tak, pokręciłam je. Chyba wyglądam całkiem spoko. Kwiaty śliczne, także można iść. Ciężki jest, naprawdę. Zostaniesz cegły. Coś tam jeszcze mnie czeka fajnego. Pachnie jak apteka. Otwieramy kalendarze znowu. Osiem. Wygląda jak mydełko. Ja mam mydło. Prawda? No. Jak taki duży cukierek. Do dzieci się mówi, bo mydło dostaniesz. Męski. Znowu. Znowu do ust, ale to tam to nie było, tam to był chyba krem do rąk. Nie. O. Aż taki. Ale to pachnie przepięknie.
Jak żel. Dobra, a 8 dnia, ale lekko. Cinaczka do pewności. Naprawdę? Nie wiem, czy wiecie, ale Cypriel ma coś takiego, że obcina paznokcie cały czas, codziennie. Dlatego obcinaczka jest dla niego po prostu cudownym prezentem. Obcinaczki zawsze leżą na naszej ławie. Zawsze zabieram obcinaczkę do paznokcie ze sobą. Także... Ja nie mogę wciągnąć, mam obcięte paznokcie. Taka fajna, czarna, nie? O! Więc prezent udany w 100%, a ja już widzę, że nie mam kosmetyku, więc też się cieszę. No fajniejsze są gadżety chyba. Co to jest? Jakaś klompka? Taka do mycia. Nie wiem, to chyba myje się ciało tym po prostu. Taka naturalna. Że gąbki nie są ekologiczne. To jest ekologiczne? No to super. Ja wiem, o co chodzi, tylko ja się nigdy nie myłam niczym takim. Wiele osób kąpie się i musi mieć gąbkę. Bez gąbki nie umyje się. A ja nigdy nie myję się z gąbką. Ja zawsze kupuję gąbkę, a potem o niej zapominam. I... No tu mamy to, to, to. Tak. Może kupimy sobie jeszcze jakiś kalendarz. No już teraz w połowie adwentu. Nie można? Nie wiem. I tak. Mnie to czekanie denerwuje mnie to. W ogóle wcześniej mieliśmy bardzo fajne rzeczy. Pokaż mi to fajne ten lip, rzeczy. Co to jest ten lip tam, tego do candy. Nigdy nie użyję. Tego no. Nigdy nie użyję. Misiu, daj mi to okrągłe. Tego też nigdy nie użyję. Misiu, tego daj. Użyję. Tego użyję. To mój no ale nie mów tak, może. Ja właśnie chciałam, żebyś używał kosmetyków dla mężczyzn. O Jezus. To jest coś super, że ty po prostu możesz mieć kosmetyki dla facetów. Ja widziałam, że nie umyłeś twarzy jeszcze. No nie. Chciałam, żebyś umył twarz. Ale czemu? Co jest nie tak z moją twarzą? Bo to chociaż tak pachnie. Myślałam, że będzie jakiś smaku bekonu. O, to realista. Też, też. Nie, nie chcę. Powąchaj, nie chcę. Powąchaj. Nie, już wąchałem. Ja myślę, że coś na pewno 24, no to wiadomo, nie? Coś będę mieć super. Ale ty masz takie duże. O, po 19, mogę? Nie możesz. Kontynuujemy naszego vloga. Jutro musimy rano jechać po bułeczki świeże, także witamy się rano. Haha, nie spodziewaliście się mnie, kto by się mnie spodziewał. Nawet ja się sam siebie nie spodziewałem. Ale że mówi, że zostały jej potrzebne 2 minuty jeszcze, no to jej dogram 2 minuty do filmu. Ogólnie to wstałem się o 7:00. Mieli nam zamontowywać gaz i zgadnijcie co, i nam nie zamontują dzisiaj. Tak samo jak nie zamontowali nam go w zeszły piątek i w zeszły poniedziałek. Teraz będę mógł zrobić to, co zawsze Zuzia mi nie każe, czyli będę mógł nagrywać w samochodzie. Zuzia mówi, że jest do dupy dźwięk i tego nie robimy nigdy, a ja to zrobię. No więc takich przyziemnych spraw, ciekawych, no to będą nam zakładać gaz jak w momencie, kiedy będzie największa śnieżyca dotychczas, do tej pory ponoć piątek. Ale coś nie wierzę, że to będzie piątek, a w sobotę ścinamy drzewa na działce, na drewnianym domku i ma być 20 cm śniegu, więc jeśli chodzi o ten tydzień, to na razie wszystko się bardzo dobrze układa, znaczy nie układa się. Paczki jakieś, może też prezenty na święta, albo spóźnione na Mikołajki. Ubraliśmy choinkę, ale wam nie pokażę, bo nie mam jej w domu. Korzystając z okazji, mogę wam zrobić głupi unboxing, w sensie tych paczek. W pierwszej paczce są śrubki do uchwytów, bo odpadają. A w drugiej paczce, oj, to nie wiem, czy otworzę. A w drugiej paczce jest
kurde, jak zapakowane. Nie, sługa bardzo straszny. Takie coś z takimi małymi pineskami do robienia kołków, bo Zuzia ostatnio przewróciła krzesło, jak brała ręcznik i się złamało. No tyle w dzisiejszym unboxingu, głupim unboxingu, więcej głupich unboxingów w przyszłości. Patrzcie, jaka cena. 2916 zł. O, to nie są tanie rzeczy. Ale już widzę, że kupiłem złe. Miało być na 8, a jest na 6. No jak mówiłem, głupi unboxing. Jeszcze ołówek Jak układacie puzzle, to kupcie sobie i klejcie je potem, to kupcie sobie taki klej stolarski, taki do drewna. Bo można, to jest naprawdę dużo, ile tu jest. Pół kilo kleju. I kosztuje dwie dychy. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale moim zdaniem podstawą albo filarem szczęśliwego życia jest posiadanie swojego ulubionego rzeźnika. Wiecie, takiego z dobrą kiełbasą, z dobrą wędliną. Bo te pakowane w tych marketach to nie jest to samo. Nie dość, że lepiej, to jeszcze taniej. Z naciskiem na taniej. No i kto nie lubi kurczaka z różna. Także to by było na tyle z dzisiejszego jeżdżenia z Cyprianem. Był z wami Cyprian. Pa!